pseudo minifigurki, bo pseudo klocki, bo pseudo kanał. Jedziemy! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Szymon i Klocki nie pierwszy raz wysłał mi minifigurki, nie drugi, ba, to jest trzeci, ale to nie są trzecie, moi drodzy. Pamiętacie, na ostatnim unboxingu prezentów na trzecie urodziny kanału, drugie, przepraszam, wysłał minifigurki, ale to nie są te figurki. On mi je wcześniej wysłał jeszcze bodajże na bazowy kanał na urodziny i mi pisał już tyle razy: otwórz, bo się przeterminują, otwórz, bo będą już nieważne. Ja się zastanawiałem, o co chodzi, moi drodzy, i właśnie głupio się trochę przyznać. Chciałem je otworzyć, ale Szymon, mój imienniku, gdzieś mi one zginęły. I okazało się, że ostatnio je znalazłem w moim w ogóle Lego Roomie. Nie mam pojęcia, co były w Lego Roomie, natomiast tam się znalazły, więc je wziąłem, więc je otwieram, by się nie przeterminowały. Ja mam nadzieję, że tam jest jakiś ser i to nie o to chodziło, że się przeterminuje. Nie, gdyby tam był jakiś ser, to już by tak śmierdziało, że hej. Moi drodzy, tutaj jak widzicie, staranność, bo to, co nie mówię, nie są pierwsze figurki, my już je docenialiśmy mocno. I dlaczego mnie spytacie, teraz nie otworzę dwóch, czterech właściwie pozostałych saszetek, tylko teraz dwie, które się mają przeterminować, a kolejne dwie w następnym odcinku, ponieważ uważam, że Szymon wkłada tyle pracy w te figurki, że warto mu poświęcić aż tyle odcinków. Tym bardziej, że są na tyle fajne, że zajmują naprawdę całkiem sporo czasu. Dwie pseudo minifigurki, czyli kolejne z pierwszej serii, czy będziemy mieli już 6 minifigurek, moi drodzy, z pierwszej serii, bo te pozostałe też są z pierwszej serii. Tu mnie tylko ciekawi, bo tu patrzcie, tu się pokolorowane, a tu nie pokolorowane. Ciekawi mnie to, jak to się faktycznie tutaj stało, jak do tego doszło. Dobra, moi drodzy, może jakiś poradnik macania figurek od Szymka? No, kto wie, chcecie poradnik macania, jak macać jego figurki, byście sami widzieli, jak to wymacać, gdy trafi do regularnej sprzedaży? Pewnie chcecie, moi drodzy, jednak dzisiaj otwieramy je po prostu, a może kiedy indziej zrobię wam poradnik. Moi drodzy, otwieramy tutaj, o, rozcinamy szybkim, sprawnym ruchem i patrzymy, co będziemy mieli w środeczku. O, już się stół mi zdążył ubrudzić i tyle? Tyle? Widzę, że jest kolorowo, widzę, że jest fajnie, ale tyle. Nie, nie chciałem, żeby to by się zabrzmiało, bo oczywiście... Co to jest, moi drodzy? Co to za jakiś owsik? Co to za owsik? Czy to jest Jurek Owsik? Jurek Owsik? Nie wiem, zaraz się dowiem, moi drodzy, co to jest za postać. Syn cygana bez ciała. A, no tak, syn cygana bez ciała. Okej, okay, jest to druga minifigurka. Spójrzcie, no mam wrażenie, że ulotki trochę Szymon ulepszył. Plusik, stonks. Okej, okay. Syn cygana bez ciała. No spoko, cygan bez ciała, pamiętacie go z poprzedniego boxingu, w sensie cygana? No proszę, całkiem podobny do ojca, całkiem wdał się w tatusia. No ciałko jakieś ma, ale powiem ci, że w ogóle bardzo fajny pomysł faktycznie na stworzenie Bobasa, z nogi stworzyć Bobasa, nie? Gdyby jeszcze była druga dziurka, dałoby się na jakieś rączki nawet do niego dokleić. Zielone włoski, no widać tutaj tęczowa rewolucja już w głowie, zielone włoski. No spoko, narysowane markerem. Bardzo ciekawy fik, nie ma co, moi drodzy, nie ma co. W ogóle jak ty to przykleiłeś? Mógłbyś mi napisać, przypuszczam, że klejem na ciepło, bo to mi tak wygląda dokładnie jak klej na ciepło, że taki eksperyment tutaj nastąpił. No spoczko, syn cygana bez ciała. W ogóle kurde, stero w ogóle członowa nazwa, to się nie zdarza nawet w Lego. Moi drodzy, i druga saszeta, zobaczmy, co kryje druga saszeta. Czemu ten syn cygana bez ciała się on sobie przewraca, moi drodzy, to ja nie wiem. Czy to będzie matka cygana bez ciała? Jak myślicie, będzie matka, wujek, szwagier, czy w ogóle? Widać, cygan bez ciała zrobił niemały zamęt, niemałą rewolucję. O, brata syjamscy cygana bez ciała. O, tu jest w ogóle, kurde, złożona nazwa. Obopłcielni fani WTF Kloc w jednym ciele. Okej, okay, gratuluję zdobycia najrzadszej minifigurki w tej serii. Jest, jest, moi drodzy, najrzadsza minifigurka. Ciekawe, za ile będzie hulała za jakiś czas na Ale Drogo, czy na moim sklepie przystankklocków.pl, chociaż to raczej sprzedaje tylko i wyłącznie oryginalne Lego. No ale skoro mamy do czynienia z najrzadszą figurką w tej serii, no to, moi drodzy, dobra, ale czekajcie, obopłcielni? Jest takie słowo w ogóle? Obopłcielni? Ja wiecie, ja słynę z różnego rodzaju błędów językowych, często robionych specjalnie, czasem nie, ale obopłcielni, wydaje mi się, że nie ma takiego słowa. Obopłcielni fani WTF Kloca w jednym ciele. No okej, ale figurka na pewno zasługuje na... Co to jest? Ej, ale się postarał Szymon. Spójrzcie, w ogóle tu głowa naklejona odwrotnie. Nie, tak, dobrze mówię, nie, on taka normalna jest. To co to za szyjka, co to w ogóle za klocki? Ten wygląda prawie jak legitny Lego. To taka rączka w ogóle. Wszystko to jest posklejane, musicie wiedzieć. A nie, przepraszam, tu nie jest sklejone. No jedyne co, że faktycznie nie ma tu... Bo nie ma nóżek, nie?
Nie ma nóżek. Nie ma nóżek, nie było nóżek, moi drodzy, więc obu płcielni, no cóż, tutaj się muszę jakoś czołgać. Fajne rozwiązanie tu z tą łapą w ogóle. Jakie to jest niepełnosprawne! Jakie to jest niepełnosprawne, to że hej po prostu Szymon, znaczy że się okej! Okay. Wiesz o co chodzi? Ty idealnie rozumiesz content na tym kanale, Szymon, mój imienniku. No po prostu perfekcyjnie wpisujesz się w ten content i w ogóle fani w mojej koszulce, tylko szkoda, że nie jest biała. Bo jak wiecie, ja w swojej koszulce mam białą legowej. Oczywiście tu są pewne niedoróbki, ale zapominajmy, że Szymon jest młodym fanem i on się dopiero uczy. A twórczość, którą robi, już robi bardzo dobrze. Także super. I takie kolejne dwie figurki mi się trafiły. Dzisiaj od Szymka. I nie zapominajcie do Szymka, mojego imiennika, wpadać, zostawić mu również subskrypcję, bo naprawdę chłopak się stara niesamowicie, jego pracę doceniam. Te figurki muszą jakąś specjalną rolę chyba w moim miejscu dostać, bo bez kitu, Szymon. Ja ci jeszcze raz dziękuję. Mówię, dostałeś osobny unboxing. Jeszcze dwie figurki od ciebie czekają. Kto wie, może nauka macania od Szymka będzie też na moim kanale. Piszcie, co o tym myślicie. Myślę, że jak najbardziej warto, bo jeżeli trafi to do regularnej sprzedaży, ja przypuszczam, że wy się tak rzucicie na te figurki, że pani w smyku będzie staranowana w ogóle rzucić tą pracę, bo ona powie, ja mam gdzieś, ja nie będę ryzykować dla jakiegoś cygana bez ciała. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że będziecie również nie tylko w przyszłych odcinkach i klikniecie mi subskrypcję, ale że będziecie również u Szymka, by jego jeszcze zobaczyć. Jak, co tam i w ogóle gdzie tam. Także dzięki, że byliście. Widzimy się wkrótce w kolejnych oczywiście odcinkach. Ja mam nadzieję, że tutaj mój subskrypcja jest już u was kliknięta dla mnie i że narabialiście poprzednie pseudofilmy figurki, jeżeli jeszcze jakimś cudem nie widzieliście. Dzięki, że byliście. Bye!